Czy faktycznie tłumy gwiazd pożegnały legendarnego aktora? Na jaki gest zdobyła się Anna Dymna? Jako komentarz powiem, że wieści o śmierci lubianego aktora zasmuciły nie tylko jego najbliższych krewnych i przyjaciół, ale także całe środowisko teatralne i filmowe. Nic dziwnego, że na uroczystości pogrzebowej zjawili się także słynni aktorzy i aktorki. Wśród zgromadzonych nie zabrakło Anny Dymnej, która zdobyła się na piękny gest wobec zmarłego artysty. 1 kwietnia polskie media obiegła zasmucająca wiadomość. W wieku 74 lat zmarł słynny polski aktor filmowy i teatralny, a także wykładowca akademicki, Mieczysław Grąbka. Aktor, który wystąpił w niezliczonej ilości spektakli teatralnych, szerokiemu gronu odbiorców dał się poznać dzięki rolom w takich kinowych hitach jak Winci czy Zakochany Anioł. Największą sławę przyniósł mu jednak program telewizyjny spotkanie z balladą. O śmierci artysty za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wiadomości te potwierdził później syn aktora. Tłumy pożegnały Mieczysława Grąbkę. Po uroczystej mszy świętej, która odbyła się w intencji zmarłego artysty, uczestnicy pogrzebu przeszli na cmentarz. A tam rozegrały się przykre sceny. Emocje wzięły górę. Trudno było powstrzymać łzy i głośny płacz. Oprócz członków rodziny i najbliższych znajomych Mieczysława Grąbki, wśród zgromadzonych nie zabrakło także przedstawicieli świata filmu, telewizji i teatru. Na ostatnim pożegnaniu wykładowcy Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pojawili się między innymi Anna Dymna, Urszula Grabowska czy Krzysztof Głuchowski. Na szczególny gest wobec kolegi z teatru starego zdobyła się Anna Dymna, która na miejsce pochówku przyniosła ogromny znicz z sercem. Mieczysław Grąbka całe życie poświęcił aktorstwu. Zmarły na początku kwietnia aktor od najmłodszych lat wiedział, że swoją przyszłość chce związać ze sceną. Artystyczną duszę odziedziczył po swoim dziadku. Jestem rodowitym Krakowianinem i od razu powiem, że w mojej rodzinie nie ma teatralnych tradycji. Jednak miałem bardzo utalentowanego muzycznie dziadka, grywał na fortepianie, trochę na gitarze, głównie podczas zjazdów rodzinnych. Miał piękny, niski głos, był jedynym talentem w rodzinie, mówił aktor w rozmowie z dziennikiem polskim. W teatrze zadebiutował już jako nastolatek. Właściwie to mój debiut przypada na lata wcześniejsze niż oficjalnie się podaje. Otóż miałem 12 lat, jak Jerzy Jarocki robił w starym teatrze Fizyków Durenmatta. Pani Zofia Niwińska przyszła do naszego teatrzyku, prosząc brata o wypożyczenie chłopca do spektaklu. Wybrano mnie. Tym sposobem zadebiutowałem w 1963 roku, wspominał w rozmowie z dziennikiem. Rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję, że jesteś. Subskrybuj kanał Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.